Właśnie to jest coś przedziwne, coś taka komórka, korytarzyk, nie wiadomo czemu to służy. I jesteśmy w kuchni. Kuchnia jest straszna. Kuchnia jest potworna. Wygląda tak, zobaczcie. To jest stół podrapany przez kota, który był mieszkańcem. Tu jest lodówka stara, niemiecka z lat 60. Cały czas działa. Jura nam chciała ją sprzedać. Nie kupiliśmy. Piecyk gazowy, też taki bardzo, bardzo retro, jak widać. Dwa były, bo drugi był tu, bo dwie rodziny przecież nie mogli mieć jednego piecyka, nie mogli się pogodzić. I zlew. Zlew był najwyraźniej jeden. Tutaj jakieś rury. A tutaj mamy takie gliną wyłożony kawałek podłogi. Tutaj był oryginalny piec, kuchnia taka węglowa, która została rozebrana podobno jeszcze w latach 50. No wiadomo, gazyfikacja, te sprawy. Także mało kto pamięta. Tutaj mamy taką półokrągłą ścianę. Za tą ścianą się znajduje klatka schodowa dla służby i wyjście na balkon. Taki balkon gospodarczy, który służył kiedyś zamiast lodówki. Okienko. Tam zaraz tam pójdziemy. No, drzwi tutaj są wymienione na nowe. A tutaj mamy właśnie takie przejście na balkon. I sam balkon, który się znajduje tutaj. Widać taką szynę. Jest winda do węgla. Żeby nie nosić, można sobie było wciągnąć.